Czechy były krajem chrześcijańskim od ładnych kilkudziesięciu lat. Mieszko, opowiadając się za nową wiarą, przyjmował chrześcijankę i, no i można się domyślać, musiało mu to w pewien sposób imponować. I żona przybyła z kraju, no powiedzmy, o wyższej cywilizacji. I Czechy miały szerokie stosunki i polityczne, i kulturowe. Z samej racji geografii leżały bliżej Dunaju, który był przecież prastarą granicą pewnych cywilizacji. Do Dunaju sięgało niegdyś Imperium Romanum i stamtąd promieniowały wpływy rzymskie na północ, na Słowiańszczyznę. I samo to, że byli właśnie rodziną chrześcijańską, władcy Czech od dłuższego czasu, też powodowało, że byli w ten świat kultury łacińskiej, zachodniej wrośnięci. Czeska dynastia Przemyślidów była głęboko religijna. Acz źródła tej religijności są takie trochę dwuznaczne. W poprzednim pokoleniu książę Bolesław, to jest ojciec Dobrawy, zamordował swojego rodzonego brata, księcia Wacława. Wacław jako męczennik został świętym i do dzisiaj jest uznawanym patronem Czech, postać bardzo ważna w czeskiej tradycji. Opinia o jego świętości bardzo szybko się ukształtowała, a na Bolesławie ciążyło piętno bratobójcy. Musiał z tym żyć i żył dalej pokutując w chrześcijańskim duchu. Kiedy tylko dowiedział się, że w noc tego mordu urodził mu się syn, ślubował oddać to dziecko na służbę Bożą i rzeczywiście synów Strachkwas został mnichem w Ratyzbonie. Z kolei siostra Strachkwasa i naszej Dobrawy imieniem Lada była, jak pisze Kosmas, wykształcona. Pojechała do Rzymu, tam sama złożyła śluby zakonne. Wróciwszy do Pragi, założyła pierwszy klasztor żeński świętego Jerzego na Hradzie Praskim. Taka była atmosfera tej rodziny. Prawdopodobnie Dobrawa przeszła przez podobną formację duchową. Też pewnie była wychowywana w klasztorze. Też była, że dosłownie jak pisze Galanonim, była głęboko chrześcijańska. I tym bardziej na tego męża musiała wywierać znaczny wpływ. Dobrawa generalnie wśród kronikarzy średniowiecznych cieszy się dobrą opinią. Polską tradycję dynastyczną, piastowską spisał dopiero Galanonim jakieś 150 lat później i wypowiada się o niej bardzo ciepło. Christianissima, bardzo chrześcijańska była. I to ona skłoniła księcia Mieszka do chrztu. I tę wersję powtarzają potem właściwie wszyscy i to jest ugruntowane w naszej historiografii do dziś. Również mniej chętna Piastom tradycja przekazana przez saskiego kronikarza Titmara z Merseburga. On również o Dobrawie wypowiada się bardzo ciepło, bardzo dobrze i jemu zawdzięczamy wiele istotnych szczegółów. Mówi, że ona miała imię znaczące tyle co Dobra, czyli jednak Dobrawa. I taka rzeczywiście była, potem komentuje. Titmar znał język słowiański i chyba można mu zaufać, że wiedział dobrze, jak to imię należy rozumieć. To ona nakłoniła pogańskiego księcia Mieszka do chrztu i tu smakowitą historię opisuje, że uciekała się do specjalnych podstępów. Mianowicie, żeby pozyskać bardziej przychylność męża, godziła się na to, żeby zakazany czas Wielkiego Postu łamać postne zakazy. Nie pada to zupełnie wyraźnie, tam mówi głównie o jedzeniu mięsa, ale w podtekście chyba kryje się także wstrzemięźliwość seksualna, do której byli zobowiązani chrześcijanie w Wielkim Poście. Ona naruszała te zakazy. I jak pisze Titmar, no, zrobiła to raz, a niektórzy powiadają nawet, że 3 lata z rzędu tak grzeszyła. I to jest niesłychanie ciekawe, bo to pokazuje głębię informacji. Zbierał rozmaite wersje, porównywał je. Czeski kronikarz Kosmas, piszący mniej więcej w tym samym czasie, co nasz Galanonim, czyli jakie 150 lat po faktach, no, on się bardzo źle o tej Dobrawie wypowiada. Pisze o niej, że była paskudna, była niemłoda już podobno wychodząc za Mieszka i była tak niegodziwa, że ubierała się w wianek panieński, do którego nie miała już prawa. W tę historię możemy spokojnie nie wierzyć. Zgodny głos wszystkich pozostałych kronikarzy raczej każe sądzić, że są to jakieś indywidualne urazy biednego Kosmasa, który jej po prostu nie lubił. Ale jest rzeczą charakterystyczną, że po ślubie z Dobrawą Mieszko długo żył w sojuszu z Czechami. Póki żyła Dobrawa, stosunki układały się dobrze, co by świadczyło, że ona pozostawała nie bez wpływu na politykę męża i stanowiła pewien zwornik między
między dwoma dworami książęcymi. Ale należy pamiętać, że Mieszko też jednak nie był dzikusem zupełnie z puszczy wypuszczonym. Był to władca poważnego państwa, musiał znać trochę świata. To państwo utrzymywało rozmaite kontakty zewnętrzne, przybywali kupcy. W drużynie książęcej na pewno było dużo obcego elementu. I Normanowie, i pewnie ludzie z Niemiec, z rozmaitych obcych krajów, którzy przynosili na pewno powiew znajomości szerokiego świata. I trudno sobie wyobrazić, żeby Mieszko niczego nie słyszał o chrześcijaństwie. Prawdopodobnie on coś o tej religii musiał wiedzieć i Dobrawa tylko ugruntowała jego znajomość podstawowych, przynajmniej praw nowej wiary, ale trudno sobie wyobrazić, że on był zupełna tabula rasa w tej dziedzinie, żeby nie wiedział nic i dopiero dobra małżonka cokolwiek mu rąbka tajemnicy religijnej uchyliła.